Teraz bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym Ubi Mówi. Ja nazywam się Kubaka, pan Kubaka, Kuba Karaś i witam was po krótkiej przerwie. No, krótkiej jak krótkiej. Ale wracamy na stałe. W przyszłym tygodniu będę mógł wam pokazać, dlaczego ta przerwa, czym ta przerwa była spowodowana, co się działo przez ten czas, jak nas nie było. I będzie bardzo, zresztą pokażę wam to wtedy w biurze Ubisoft Polska, bo wracamy, będziemy streamować raz tu, raz u mnie, a jak się domyślacie już, to jeszcze nie jest to prawda ustawione na samym Twitchu, ale dzisiaj będzie Mario i kurliki. Mario, ach, nie zapisało mi się. To chyba trochę... A, nie, no dobrze. Okej. Gotowe. Bez sensu. No to oczywiście nie jest... Nie są mistrzostwa. A zaraz zobaczymy, co tu poszło nie tak. Już, momencik. Zresztą nie widzę, żeby... się to pokazywało. O, dobra, już widzę, że jest wszystko. To teraz szybko wyedytujemy. Okej, już wiem, dlaczego to nie działało. Zostałem jakimś cudem przylogowany. Mniejsza z tym. Już zaraz wracamy, kochani. Tak, ta gra jest niesamowita, zresztą to jest ciekawostka, że to jest najlepiej sprzedający się tytuł od nie Nintendo, a który ukazał się na Switchu, więc to jest coś. That's something. Gdzie ta edycja? Come on, nie mogę teraz edytować? Durne to jest. Dobrze, w międzyczasie sobie odpalimy grę. Ja mam przygotowany taki jeden świat, który zacząłem, i przez niego przejdziemy. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu wyedytować w to, w co gramy, bo to nie jest Rainbow Six. Nie chcę wprowadzać ludzi w błąd. Dziwne rzeczy, dziwne, że nie mogę tego wyedytować. Zaraz zobaczymy. Zerknę, kto jest już na streamie. Czy mi się to pokaże? Witam Adamaxa, witam Ghosta, witam Ole i witam Pietrzego. Tak, Pietrzy 2004. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie kciuki, żeby udało się to cholerstwo w końcu wyedytować, bo jest to troszkę męczące. Może tak to pójdzie. To jest pierwszy świat, jak doskonale widzieliście, bo macie w końcu oczy. Tylko, że już kawałeczek dalej, jesteśmy za tutorialem i generalnie no, będzie tutaj teraz więcej akcji zdecydowanie niż to by było, gdybyśmy zaczęli od początku. Bo te tutoriale, uwierzcie mi, są dosyć męczące, więc to dobrze, że udało się je pominąć. Nie rozumiem, czemu nie mogę tego wyedytować, ale po prostu sobie teraz to daruję. Także zajmijmy się po prostu grą. Chociaż no, wolałbym dostosować, że to jest jednak... Dziwne. Zazwyczaj edycja była możliwa zawsze. O! Świetnie! Czeka nas kolejna walka. I to tak szybko już? A może w tym czasie... Okej. Okay. Aha, no nie, no nie wszystkie tutoriale nas ominęły, ale w zasadzie wprowadzenia przeciwników są przez cały tok gry, więc tutaj akurat będziemy mieli Chain Chompa i trzeba na niego uważać, ale jest o tyle w nim dobrego, że jest w stanie zaatakować naszych przeciwników, no i jak nas oczywiście, także tutaj trzeba bardzo uważać.
A przejdziemy sobie w tryb taktyczny. Najpierw zobaczymy, jak to wygląda rozstawienie. Mamy trzech wrogów tutaj. Mamy tutaj Guardian Ziggiego, który ma całkiem niezłe pole ruchu. A mamy Garden Hoppera. Garden Hoppery skaczą, więc trzeba na nie bardzo, bardzo uważać. A mamy dwóch Garden Hopperów, czterech Garden Hopperów, okej, okay, no to trzeba będzie się tak rozstawić, żeby jak najlepiej uniknąć ich pola rażenia. Tak, no mamy nowy zestaw broni, może uda nam się, czy uda nam się uzbroić ich? Nie, okej, okay, tak. Zobaczmy, czy jest, no nie, jest nowa, o, jest nowa broń, którą możemy nawet wyposażyć. A akurat ta broń pochodzi z preorderu. Z preorderu albo z zamówienia wcześniej Season Passa. Tak samo Steampunk jest za wykupienie. Steampunkowe bronie na pewno są za wykupienie Season Passa. Equip. No to będziemy teraz troszkę OP, bo to już są naprawdę dosyć solidne bronie. A okej, okay, widzę, że Luigi ma najlepszą. Poza tą. No i dobra. Więc to mamy ustalone. Zaczynamy walkę. Naprawdę mnie strasznie mierdzi fakt, że tu się wyświetla, że to jest Rainbow Six. Come on, to nie jest Rainbow Six. Głupie to jest. Dlatego wolę streamować na YouTubie. No ale mniejsza z tym. Skupmy się teraz na tym, żeby rozstawić naszych... o... No, mogę zrobić ślizg, który zada mu stosunkowo niewiele obrażeń. Ja skupię na sobie wrogę wtedy Chain Chompa, co jest trochę bez sensu. Zamiast tego udam się tutaj, będę w połowie zasłonięty. I to jest tak naprawdę jedyny wróg, którego teraz mogę trafić. Mam 50% szansy. To akurat mi się bardziej podoba niż w XCOMie, bo tam potrafiłem nie trafić w przeciwnika, nawet jak miałem 80% i stał naprzeciwko mnie. A tutaj te zasady wydaje mi się, że są jakoś tak bardziej przystępne. No dobra, próbujemy. To jest fajne też w tych broniach, że te pikselowe mają nawet takie efekty pikselowe. Jak widzieliście przed chwilą, wystrzał był rozpikselowany. Cześć Ola, witam cię. Już zaraz wszyscy się widzimy na Warsaw Games Week. Mam nadzieję, że to tylko mnie irytuje fakt, że nie mogę wyedytować tego, w co gram. No ale okej. Okay. Ustawimy sobie Hero Sight, który jest zdolnością jak warta. W sensie wróg się ruszy, to w tym momencie zarobi kulkę. Pikselową w tym wypadku. Yoshi jest snajperem, więc ustawiłbym go na pozycji takiej bardziej osłoniętej. Tylko, że tutaj jakbym go ustawił, to ma znowu będzie miał 50% szansy na zadanie obrażeń temu przeciwnikowi. Cześć Przemo, myślę, że drabinka nie będzie działała. Możemy sobie podświetlić zakres ruchu naszego przeciwnika, naciskając bumpery. Dlaczego to nie mogę tego wyedytować? Czy to kwestia tego, że jesteśmy w trakcie streamu? Mniejsza z tym. Wróćmy do Combat Cam. No i dobra, ustawimy sobie Yoshiego tutaj. O, jak widzicie, jest to snajper, więc jego zasięg jest znacznie, znacznie większy niż było to w przypadku Mario. No ale... jak, no nie da rady. No mam tylko dwóch przeciwników, do których mogę strzelić. Spróbuję trafić tego dalszego. No, jak było do przewidzenia. Możemy zrobić... to samo, co zrobił Mario, czyli kolejna warta. No, nie mamy za bardzo wyjścia, tak naprawdę warto z tego skorzystać. Mamy naszą Peach. I o ile dobrze pamiętam, to ona ma obrażenia zasięgowe, w sensie to obszarowe. O, nie zasięgowe, Boże. Ech, jak ja chciałbym wyedytować ten tytuł. No ładnie. Jak tutaj podejdę, to Chain Chomp jeszcze mnie... Jak tutaj podejdę, to Chain Chomp nie zauważa, ale tutaj nie powinien. No właśnie, to nie są te mistrzostwa Polski.
chociaż poniekąd... O, pięknie trafiony. Poniekąd gram sam. Cześć, kosalkę. Nie wiem czemu, ale nie jestem w stanie wyedytować nazwy gry. W ogóle nie jestem w stanie wyedytować tego, w co gram. Jeszcze teraz spróbuję... Shield nie będziemy robić. Przejdziemy do tury wroga. Spróbuję to zrobić jeszcze na innej przeglądarce. Może wtedy zadziała. O, i widzicie? Warta weszła w życie, przeciwnik skasowany. Zobaczymy teraz tylko... O, ładnie oberwał. No tak, tylko my też zdążyliśmy oberwać. O, fantastycznie, dobra, udało się. Wystarczyło zmienić przeglądarkę. No tak, tylko my też zdążyliśmy oberwać. O, fantastycznie, dobra, udało się. Wystarczyło zmienić przeglądarkę. Dlaczego jest kanał przeznaczony dla dorosłych? Rany. Okej. Okay. Jej! Zaraz będzie naprawione. Hura, hura. Dobra. Teraz już nie będzie wprowadzania w błąd. Więc wracamy do gry. Mamy Chain Chompa, który jest skupiony na tamtym przeciwniku. Więc możemy spokojnie się zająć. Nikim się raczej nie zajmiemy na razie, póki nie ruszymy naszej postaci. Możemy ją ruszyć tutaj i dalej, nie zwracając na siebie uwagi, przestawimy naszą postać i ustawimy ją tu. I jest spoko. Jest spoko, teraz mamy 100%, żeby zadać obrażenia przeciwnikowi, który jest bezpośrednio przy nas, co ma zupełny sens, i 50% szansy na trafienie tamtego. No... O, mamy też 100% na trafienie tego. Z drugiej strony obstawiam, że Chain Chomp dosyć porządnie się nim zajmie, ale może zajmiemy się teraz Yoshim, przesuniemy go gdzieś kawałek dalej, na przykład tutaj. Czy mi się wydaje, czy to dalej nie jest poprawione? Nie, jest poprawione. Yoshi ma bardzo fajną rzecz, tylko no właśnie. Jest friendly fire w tej grze, więc też trzeba bardzo uważać, co się robi. Tutaj nic nie zrobimy. Ustawimy go tutaj. O Jezu, faktycznie! Luigi! Dziękuję, szaf. Jakie faux pas, w ogóle wstyd. Zakopię się pod ziemię. Tak, oczywiście miałem na myśli Yoshiego. Retro Deflator. I lecimy. Pięknie! Critical hit. No dobra, no jak wszyscy, to wszyscy, babcia też. Najgorsze, że będzie zapis z tego, jak ja nazywam Yoshiego... Jezu, jak nazywam Luigi'ego Yoshim. 0%... 0%, więc tak naprawdę, no mogę oddać ten strzał, ale to i tak nic nie zmieni. Tak, wiem, że znowu to powiedziałem, daj mi spokój. Człowiekowi nie dasz się pomylić, naprawdę? Oho. No, jest pewien problem, zauważył teraz nas. Zostało dwóch przeciwników. No tamtego nie zauważył, oczywiście. Zostało dwóch przeciwników. Czy możemy zrobić ślizg? Możemy zrobić ślizg i zrobimy go. I przemieścimy się tutaj. No i pięknie. No fantastycznie. 100% szansy trafienia jednego i drugiego. Zgarniemy sobie monetki. No tak, no nieważne co zrobimy. Chyba, że tu się przemieścimy, to wtedy... Miałem powiedzieć, że wtedy nas nie zauważy, ale... Ale to było dalekie... Dobra. No trudno. Trochę zaryzykuję, trochę życia stracę pewnie. Ale najważniejsze, że przeciwnik też straci życie. Pięk. No i dobra, kasujemy tego.
I został nam jeden wróg, więc walka jest w zasadzie wygrana. Nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy przegrali teraz. Tutaj nic nie zrobimy. Okej, możemy przewinąć śmiało. Oj, nie chcę patrzeć. Spoko, Mario ma sporo życia, także... O, cześć, Szyszko! Co się stało, że ty dzisiaj nie streamujesz? A, no dobra, to możemy przemieścić... No nawet tutaj możemy, to jest ostatni strzał. Czy to pan Kubaka the Streamer? Czy to ten Szyszko? Ta księżniczka Xboxa z Xbox Polska? Ła, bo się pakuje jeszcze RPG, ja szanuję. Ja też strasznie żałuję, że nie mogę jechać. Bardzo, bardzo chciałem. Ja znowu zapomniałem o tej grze po prostu. O tej grze. O tych targach. Cześć, Adek for Fun. Witaj, Super Pan Kubo. Witaj, Super Adku. No dobra, wpadło nam trochę kasy. Mamy orby. Orby, Boże, trochę po polsku. Kule zdolności. Nie, dobra, wróćmy do angielskiej wersji. Mamy orby zdolności. O, wbiłeś dwa kontrakty, gratuluję. To już jesteś prawdziwą księżniczką Xboxa. Oczywiście, że się widzimy na WGW i widzimy się po WGW też. No dobra, zobaczmy, jak to tutaj sytuacja się klaruje. No trzeba zapakować się do... Właśnie. Czy to był dobry ruch? Nie. Jeszcze tam się na chwilę przerzucimy. Zbierzemy sobie monetki. To. Przez całą grę zawsze napotkamy kurliki, które robią coś głupiego. Czy jakiś dobry after? Nie no, ja z Piotrkiem idziemy na coroczne pączki i herbatę. Mamy taki zwyczaj. Ja Piotrka zabieram, zapalam świeczki. A naszym kelnerem jest Paweł, który jest tutaj obecny. O, to akurat nie jest kurlikowa rzecz tak bardzo, ale... Ale to wszystko, te małe smaczki są dostępne cały czas w tej grze. Możemy podziwiać, co kurliki... O, póki pochodziliśmy od kurliki. Widać, jak bardzo kurliki namieszały, z jakiego chaosu narobiły. No to jest zresztą ich domena. Ja wiem. Paweł tutaj sobie śmieszkuje, ale on też nie jest ubrany wtedy. To warto jest jednak zaznaczyć. Okej. Okay. No i teraz jebudu. I nie pamiętam, co mamy. A, okej. Okay. Nic istotnego. 3D model. Czy jest jakiś konkurs? Nie, dzisiaj nie ma, ale może uda się coś zorganizować w przyszłym tygodniu, kiedy pokażę wam, dlaczego nie było streamów przez taki czas, długi dosyć. I może uda się załatwić jakieś kodziki. Cebula. Myślę, że to najlepsze, co można... No, na streamach najlepiej kody. Mam nadzieję, że się tam spotkamy z Piotrem, na pewno na strefie Xbox. No, wiadomo. Piotrek to tam musi być. Ja to będę krążył trochę. Ale tak. To mam nadzieję, że kodziki na Switcha. Chyba nie. O. Znaczy, ja bardzo bym chciał rozdać takie kodziki. No trzeba trzymać kciuki, że będą. Może coś na Facebooku damy znać, jeśli się pojawią. No kolejne modelki i skrzynka. Daj mi coś dobrego. Gimme. Ech, 3D modele. Ja muszę się przyznać, że jeszcze trochę mi zostało w tej grze do zrobienia 100%, ale tego tyle wychodzi teraz, że nie wiem, kiedy będę miał czas. Zaraz Assassin i South Park wychodzą. A dlaczego Mario i króliki nie dostały polskiego języka? Nie mam szczerze pojęcia. Chciałbym wiedzieć, ale no niestety. Okej, okay, no i mamy, gonimy naszego kurlika, który jest sprawcą tego całego chaosu. Trochę zakręciłem za bardzo kamerą. Mam nadzieję, że nikt nie ma choroby lokomocyjnej. O, dobra. W grze, jak widzicie w lewym dolnym rogu, jest też Easy Mode, który aż tak dużo nie zmienia tak naprawdę.
To znaczy, z tego co chodzi mi o to, że nie zmienia dużo, w sensie niektóre gry, jeśli wybieracie tryb easy, to dostajecie mniej nagród, albo nie odblokowujecie czegoś. Tutaj tak nie ma. Więc to jest tak właśnie stricte chyba pod każdego, że każdy może się dobrze bawić przy tej grze, nawet jeśli nie jest super umysłem taktycznym. To jest całkiem spoko. Nie, nie, Marianku, ty nie będziesz strzelał. Twój brat, Zielony Mario, będzie strzelał. No tutaj. No dobra. Mamy 100% szansy na trafienie tamtego, tylko że mamy zaraz obok siebie dwóch przeciwników. 50%, 100%. A jest szans, 30% szansy. Kiedy promki asasyna? Mój drogi, to nie do mnie pytanie. Spróbujemy. Jest bounce, siadło. Super. Dobra, zrobimy sobie wartę. Kiedy promki Xbox One X? To jest dobre pytanie, to jest bardzo zasadne pytanie. Bardzo dobrze, Paweł. I rozmieścimy... Nie, strasznie mały zasięg. Trochę się odzwyczaiłem od takich małych wartości, jeśli chodzi o ruch. Lecimy z koksem. Pięknie, ta broń jest wspaniała. Ja też nie dostałem, hola! No tutaj nic nie zrobimy tym biednym Marianem, więc ustawimy mu Hero Sight. I czekamy. Czekamy, co wróg zrobi. No, to było akurat do przewidzenia. To też. Piotrek ci ją wręczy nago. Tak mi zapowiadał. Miała być niespodzianka, ale widzę, że jest ci przykro, więc postanowiłem ci jednak trochę popsuć tę niespodziankę. O, no właśnie, no właśnie. Okej, no sprzątniemy tego wroga. Chociaż zakładam, że... A nie, dobrze, 5 wrogów trzeba zabić, okej. Bo te mapy mają różne zadania. W sensie mamy czasem przejść z punktu A do punktu B. Mamy zabić wszystkich wrogów, mamy zabić określoną liczbę wrogów. Także, no, warto jest pilnować tego, co jest akurat aktualnie do zrobienia na danej mapie. Przenosimy się na górę, żeby zająć lepszą pozycję strzelecką. I dupa, bo jest za zasłoną. Ale możemy... Nie, nie możemy nawet spróbować strzelić. No trudno, więc przeniesiemy wszystkich na górę. O tu. Na pewno nie myślę o Xboxie One X. Nic nie zrobimy. Okej, no to czekamy. No... Tych wrogów oczywiście było za mało, więc muszą teraz wyłazić z ziemi. Ech, tutaj będzie chyba duży przeciwnik, tak mi się wydaje. Zobaczmy taktykam, jak to wygląda. Tam będzie kolejny wróg. Aha, mogę podejrzeć, który będzie. Aha, Garden Hopper i Garden Hopper. No, okej, to easy peasy. No dobrze, myślę, że tego Garden Hoppera nie mamy teraz jak sprzątnąć. Mamy 50% szansy, spróbuję. No i tak jak spodziewałem się. Ale tego Mariana, naszego biednego, to ja przesunę tutaj. Jak stoisz, Luigi? Jak stoisz, Luigi? Zobaczmy. 50% szansy, spróbujmy. Najwyżej... O! Weszło! A Peach... Przesunąłbym ją tutaj. Oczywiście nikogo nie trafi, ale spróbujemy zrobić tarczę. To może trochę pomóc, bo wydaje mi się, że w następnej rundzie możemy troszkę oberwać. No właśnie. Dziwne, że jego nie załapało do tej tarczy, bo teraz... O właśnie, jest nieciekawie.
przeżyje? Myślę, że przeżyje. O, tu idealnie będzie go ustawić. 50% szansy, myślę, że się uda. No dobra, nie uda się. Ustawimy Stylister, bo... Już nie chcę mówić, że zadziała, bo pewnie nie zadziała, ale... A spróbujemy się może przemieścić. A może wyskok? Idealnie. No dobra. Jazda z koksem. Pięknie. I miód uziemia przeciwnika, więc nie będzie mógł się ruszyć. Co akurat w tej sytuacji też nam może troszkę pomóc. Mamy po drugiej stronie wroga? Mamy. Więc przydałoby się gdzieś uciec. Nie, to jest najgorsze miejsce, w jakim mogę się teraz znaleźć. Nie. No fatalnie, że straciłem tę osłonę tutaj. Ale coś zaraz poradzimy. Jakbym ją przystawił tu, to też bez sensu. No dobra, zejdę na dół, chociaż to jest, tak jak mówię, najgorsze miejsce, w którym mogę się obecnie znaleźć. I ustawimy go tutaj. Okej, tutaj nic nie zrobię, tu też nic nie zrobię, ale tu jest 50% szansy. No tak. O, i pięknie. Jeszcze jeden przeciwnik tylko i jest koniec. Mówiłem. Wyższy teren, znacznie lepsza pozycja strzelecka. Ale załatwimy to raz dwa. Jak będą jakieś gry na to. Ale to powinieneś mieć już doświadczenie z brakiem gier. W końcu masz Xboxa. Poszło. Naprawdę to nie było... Okej, no dobra, to przesuwamy się na górę. ...50% szansy i mam wielką nadzieję, że to wejdzie. Naprawdę bardzo, bardzo tego... Dziękuję, bardzo weszło. Dobra, robimy sobie gardę. Wartę, nie gardę. Nie trafię. Ile to zajmie? To chyba z 15 tur zajmie, zanim on tam dojedzie. To bez sensu. Wstawiłbym go jakoś w komfortowym miejscu, ale takie nie istnieje już. Na razie się wstrzymam. Tak, na razie się wstrzymam. O, czyżby? No, zabij. Close enough. No. Było blisko. Może teraz się coś uda zdziałać. No, chyba żartujecie. Dobra. To jest ostatni przeciwnik, który jest do zabicia, więc możemy sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Voilà. I oczywiście zresztą nic nie musieliśmy robić, bo naszym zadaniem było zabicie 5 przeciwników. No i fantastycznie. To mamy za sobą. O, jesteśmy dosyć ledwo żywi. Czy mamy coś tutaj, co nas uleczy? Nie, ale mamy hajs. Jest hajs po drugiej stronie. Dobrze, to trzeba przejść rurą. O, no i pięknie. Tylko, że w obecnym stanie nie jesteśmy w zasadzie zbyt wiele zrobić. Pozostaje... A dziękuję, dziękuję. Mogę ci zdradzić na uszko, jak to zrobić. No i tak, no i słuchajcie, pojawia się nowy przeciwnik, a my mamy bardzo, bardzo mało życia. Czy możemy zmienić team? No, możemy.
No dobrze, weźmiemy Rabbit Peach, i tego Luigi'ego. I trochę jest szansa, że nam się powiedzie. Zobaczymy, zresztą teraz będzie wprowadzenie tego nowego przeciwnika. Tak, różne wariacje, nie chcę, to nie jest spoiler w sumie, ale różne wariacje tego przeciwnika, czyli Smashera, pojawiają się przez całą grę i co jeden to lepszy. Także, wow. To jest super, to mi się bardzo, bardzo podoba. Niesamowity jest design postaci. Widać, że dużo pracy w to poszło. Nie będziemy przełączać Easy Mode. Tak, no, ze Smasherami jest coś takiego, że jak go traficie, to go triggerujecie, jak Piotrka, mówiąc, że na Xboxa nie ma gier. Ale nie zabiegną daleko, jak ja obecnie, więc trzeba odpowiednią taktykę przyjąć na tych przeciwników. Teraz na przykład jak ustawię Mariana tutaj i zrobimy taki patent, zrobimy sobie wartę i strzelimy fragmenterem. Robota ułatwiona, bo został przeciwnik uziemiony, więc nic nie jest w stanie zrobić. Szkoda, że jemu nie zmieniłem broni, bo pewnie mogłem. O. Najgorsze jest to, że jak się zatrzyma tu, to ma dosyć blisko do mnie. To nie poszło tak, jak chciałem. Ale możemy jeszcze uratować naszych przyjaciół. Zabierzemy Peach kawałek dalej, zabierzemy tutaj. Czy zamówiłem One X? Nie, bo mam silnego kompa. Buziaczki, Szyszko, buziaczki. Także ja ogrywam wszystkie te tytuły na kompie, teraz Cupheada chociażby ogrywam. Także nie potrzebuję, zupełnie nie potrzebuję Xboxa. Aczkolwiek jestem ciekaw jego możliwości. No dobrze, nasi przeciwnicy powoli wychodzą z ziemi. Więc my też przygotujemy się na ich powitanie. A, Adek, ty zamówiłeś Xboxa? W tej edycji Scorpio? Okej, no nic nie możemy zrobić, bo oni tak naprawdę jeszcze są po uszy w ziemi. Nie, absolutnie, na klawiaturze nie gra się w takie gry, bo to jest mordęga. Dobra, 50% szansy, spróbujemy. Muszę zabrać, bo tutaj mam dwa noże przygotowane do nagrywania dzisiaj. O. Ach, okej. Okay. No tak, no to trzeba mieć. No dobrze, czy tutaj się chce Dobra, zaryzykuję tutaj przejście, niech stracę. Traf. Ech. Ale powtarzam, to jest uczciwy system, jest 50% szansy na trafienie i tak albo nie. No. W XCOMie jest to niby bardziej rozbudowane, ale jednak bywało bardziej frustrujące. I trafiony! Mam nadzieję, że polega to na zabiciu wrogów, a nie... A, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Muszę się dostać do określonego punktu i może to zrobić tylko jedna postać, to znaczy nie może tego zrobić tylko jedna postać, ale wystarczy to zrobić jedną postacią i mamy zbani. Więc teraz... Tak, myślę, że to jest niegłupi plan, zobaczymy, jak wyjdzie. Zrobimy ślizg. Szkoda, żeby ten Marian nam zginął. Ale może uda się to zrobić bez zabijania go. Pyk. I ustawimy Peach tutaj. Czy tutaj ma jakiś... Ma 100% wtedy szansy na trafienie. W
Postaramy się odciągnąć... Ach, mogłem zrobić ślizg bez sensu. Ale to nie koniec jeszcze ruchu. Bo przerzucimy teraz... Nie ma double jumpa, cholera. No trudno. 100% szansy, 100% szansy. Tutaj powinien mieć 0, bo będzie za ścianą. Okej, okay, ustawimy go tutaj. Trochę niebezpiecznie, że ustawiam jednego obok drugiego, ale myślę, że damy radę. Najważniejsze, żeby teraz, no właśnie, odciągnąć od Mariana. Jakby mógł przyfasolić miodem, to by było idealnie, bo byłby uziemiony. A teraz mam mniej więcej do każdego tyle samo. No, poza Luigi. 30% szansy na zapalenie to mało, tak samo jak 30% szansy na miód to mało, więc... Dobra, spróbujemy z ogniem. Poszło. Dobra, dobra, Peach, biegnij jak najdalej, biegnij jak najdalej. O-o. Okej, okay, ale to jest akurat postać, która ma najwięcej HP z całej ekipy, więc damy radę. No tak, no i teraz mamy 0% szansy na trafienie. Spróbujemy odporność na special effects, chociaż on jeszcze nie posiada żadnych specjalnych efektów. No tak, ale drugi już wyłazi. Dlatego też postarałem się trochę to przyspieszyć. O-o. O-o. No tak, no bardzo chciałem go utrzymać przy życiu, jednak nie wyszło. Ale no niewiele zabrakło tak naprawdę, bo już jesteśmy w żółtej strefie i jest koniec misji. Mario teraz będzie ożywiony z jakąś minimalną ilością życia. Ach nie, bo skończyliśmy cały region. Także przywraca im zdrowie automatycznie do najwyższego możliwego poziomu. No, mogło być lepiej, mogło być zdecydowanie lepiej. Continue. Aha, te takie cybernetyczne armaty, te takie niebieskie, przenoszą nas do specjalnych poziomów. Zresztą teraz zobaczycie do jakiego. To przypomina trochę czerwone monety z Mario, gdzie musimy je zebrać w odpowiednim czasie. No tak. Ale gra będzie nas oszukiwać troszkę. Więc liczy się szybkość. Czy uda mi się? Uda mi się. 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2 i udało się. Easy peasy. No i mamy w końcu coś sensownego. Killer Extinct. Okej. Okay. Szanuję to odniesienie. Za długi mam ten kabel do słuchawek i właśnie najechałem. Będę musiał go troszkę skrócić. Dobra. A tutaj z tego co pamiętam jest coś ukryte. No właśnie. Na wczesnym etapie gry każdy grosz się liczy, bo te bronie są super, super drogie. Zresztą pokażę wam teraz. Mamy trzy postacie w ekipie. Mamy Mario, który jest liderem. Zresztą zmienimy teraz trochę ten skład. Weźmiemy sobie Peach i zwykłego Luigi'ego. I idziemy na zakupy. Idziemy na zakupy. Nie odblokowały się jeszcze żadne nowe bronie. Tak samo Peach ma aktualnie najlepszą. Bez sensu. Myślałem, że wam pokażę ceny tego wszystkiego. No ale no dobra, jest młotek jeden, który jest akurat, tak się składa, gorszy. I kosztuje 550 monet. To tak naprawdę jesteśmy w stanie wyposażyć... Nawet w tym momencie nie jesteśmy w stanie wyposażyć dwóch postaci w drugą broń. Bierzemy sobie autofill. No i proszę. I zaczynamy kolejny rozdział. Tutaj chyba mamy znowu... No właśnie, jest... Ogromny smasher. O, ktoś miał dobre pomysły, jak to projektował. O, 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 o. Ideolo.
Pamiętam, że tego nie znalazłem przy pierwszym przejściu, to dopiero później musiałem szukać, bo jak przejdziecie grę, to możecie się cofać do tych światów, które już odwiedziliście, żeby znaleźć wszystkie znajdźki. Co przedłuża w jakiś sposób grę, a w przyszłym roku będzie, jeśli macie Season Pass, no to będzie DLC fabularny. Także na to najbardziej czekam w sumie. Bo po drodze dostaniemy jakieś bronie, a jakiś nowy tryb, to chyba nie nowy tryb, albo nowy tryb, albo nowe mapy do player, nie player versus player, boże, Kamil mnie tym zaraził, do koopa. Zobaczmy, jak wygląda teren. No tutaj mamy wrogów przede wszystkim na górze, więc jesteśmy na gorszej pozycji już na starcie. Zaczynamy walkę jednak, nie ma się co absolutnie poddawać. Czy dosięgnę rury? Nie dosięgnę rury. Ale to w takim razie zrobimy tak, żebym doskoczył chociaż do tych wrogów. Spróbuję się wybić na fejmie Mario. No, częściowo się wybije. Dobrze, zielony Mario jest na pozycji. 50%, 50%, 50%, 50%. Serio? Dobra. No oczywiście Steel Lister wchodzi w grę tutaj, no bo jesteśmy na całkiem niezłym miejscu. I zastanawiam się, bo tutaj jeśli ustawię naszą postać, to oberwie z góry, oberwie z tej strony i oberwie z tej strony, czego może nie przeżyć. No z kolei tutaj to jest kompletnie złe miejsce. Tu też oberwie, oczywiście od mniejszej liczby przeciwników. Trudne wybory, trudne sprawy. No dobrze, spróbujemy w takim razie. Wiem, to jest masakrycznie zła decyzja. Ale mamy 100% szansy na hita, tak samo tutaj. Tak, ustawiamy Hero Side, bo któryś z nich się ruszy na pewno. Przestawiamy teraz, no nie wierzę, jedno pole. Jedno pole i mielibyśmy ustawioną postać. No nic to. Czy stąd jesteśmy w stanie zadać jakiekolwiek obrażenia? 50%, 0, 0. Dobra, spróbujemy to 50% zadać. No, nie poszło. Nie pykło, jak to się mówi. Więc ustawiacie tutaj. Okej. Okay. No mamy dwóch, którzy są w trybie warty. Pięknie. Bounce to jest jeden z moich ulubionych efektów, jeśli chodzi o bronię w tej grze. Och, wspaniale. No dobra, trochę gorzej, bo jednak dotarł tam, gdzie chciał. Tak, no właśnie na ślizg trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale generalnie to jest spoko, jest naprawdę nieźle. Teraz zobaczę, gdzie mamy następnego wroga. Na górze, okej. Okay. Jeśli ustawię go bokiem, to wtedy oberwie od tamtego na dole. A jeśli przeprowadzę go, no to nie sięgnie. No dobrze, to wrócisz tutaj. Szansy tylko, aż mi się nie chce wierzyć, że tak mało. Ale teraz wprowadzimy inną broń w życie. Taka jest... No jest mega przydatna, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, kiedy tych starć bardzo bliskich mamy coraz więcej. I to jest steampunkowy młotek. No oczywiście później jest inny, ale no, obecnie mamy jeden z tych fajniejszych. Te broni steampunkowe wszystkie są bardzo... nie dość, że są ładnie zaprojektowane, to jeszcze są mega użyteczne, bo na wstępie zadają dosyć spory damage. O! Okej, ja powtarzam, 50% szansy jest uczciwe, ale niemniej jednak irytuje, jak się nie trafi. Okej, rozstawimy tarczę. No dobrze, to załatwimy w połowie ślizgiem i w zasadzie nawet nie będę specjalnie przesuwał już tej postaci. Nie no, ups, no kurczę. Jeden i drugi nie trafił. Okej, okay, no ale to już poszło.
O, i jest perfekt. No. Czy, no, Luigi trochę, to znaczy zielony Mario troszkę oberwał, ale nie ma dramatu generalnie. Teraz musimy ustawić wszystkie te platformy tak, żeby utworzyć sobie korytarz. Ale spokojnie, to akurat jest dosyć proste. To akurat jeszcze tutaj, dobra. A chyba niebieską jeszcze muszę przesunąć. Albo i nie. Teraz zobaczymy. O tak, niebieską jeszcze muszę przesunąć. I voilà! Proste. A, robimy roszady w teamie. Nasz Luigi ma dosyć mało życia, więc bierzemy tego Luigiego. No i to ma teraz ręce i nogi. Okej, okay. Jak to wygląda? Aha, czyli mamy czterech przeciwników łącznie, to nie jest, nie ma żadnych ukrytych w ziemi. Spoko, spoko. A dwóch Garden Hopperów i dwóch Smasherów. Oczywiście nasza uwaga skupi się najpierw na Smasherach, bo są najsilniejsi. Ale są też najgłupsi, więc to taka zależność. Zrobimy sobie wartę. Wartę można używać na tym etapie tak od razu, bo jest jednostrzałowa, później można ją rozwinąć tak, że będzie mogła postać oddać dwa lub trzy nawet strzały, ale na teraz nie ma sensu. Teraz on się nie ruszy. Niech to jasny szlak, akurat kiedy trzeba, to on się nie rusza. Okej, okay, ale to może uda się chociaż tego sprowadzić trochę bliżej. No chodź, chodź, chodź. Dobrze, jeszcze trzeba cię będzie ściągnąć bliżej. To dosyć ryzykowne, powiedziałbym nawet głupie zagranie, ale chodzi mi o to, żeby go ściągnąć. Chyba sobie żartujecie. No dobra. Lecimy. Jest jeszcze szansa, że nasz przeciwnik... O, no właśnie. No właśnie. Podejdzie bliżej. Postawiłbym Mario nawet gdzieś tu. Tylko, że tutaj mam Garden Hopperów, którzy mogą mnie trochę skasować. Ale mogę to zrobić tutaj. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy. Weźmiemy tarczę, chociaż nie powinna się przydać. I na wszelki wypadek zmniejszymy ich obrażenia. Chociaż też nie zakładam, żeby byli w stanie coś zrobić, to jednak... A, no właśnie. Garden Hopperzy ruszyli się pierwsi, więc jednak zmniejszenie obrażeń się przydało. A on ranił swojego, bo obrażenia smasherów są obszarowe. I tak jak mówiłem, jest friendly fire. No dobrze, ale to zrobimy najpierw tak, że Mario zrobi ślizg. I ustawimy go tam. Tutaj powinni być w zasięgu, no pięknie, w zasięgu młota. No i fantastycznie, no o... Gdzie oni są? Okej, okay, dobra, wróciliśmy. Słuchajcie, zresztą Warsaw Games Week, mówiłem o tym chwilę wcześniej, ale Warsaw Games Week nadciąga. Będzie strefa Ubisoftu, będzie sporo gier do ogrania, w tym te, które widzieliście na E3 chociażby, czy na Gamescomie. Także warto odwiedzić takie nasze rodzime święto graczy. Ja też będę. Będziemy mogli się spotkać w sobotę. Będę tam w zasadzie od rana, bo chcę jak najwięcej zobaczyć, zrobić, więc zapraszam, wpadajcie. Czeka masa atrakcji. To zabrzmiało tak mega marketingowo, ale wiecie, o co chodzi, no. Będzie w co grać i warto jest przyjść. Ja jestem co roku i... Och, pięknie on ma wampira!
Ja jestem co roku i z roku na rok jest tylko lepiej. Mam nadzieję, że ten rok przebije zeszły. No to co, kasujemy... Kasujemy go? Kasujemy, nie ma co chyba. Dobra, spróbujemy, może się uda. Tak, ja tylko w sobotę. No bo w piątek praca, nie chciałem brać urlopu, bo i tak mam sporo wyjazdów w tym roku, w tym miesiącu. O. 7 punktów, słuchajcie, 7 punktów. Będę prywatnie? Prywatnie, ale też służbowo tak naprawdę. To znaczy, planuję spotkanie zrobić o 16:00, będę dawał znać na swoim Instagramie, ale możliwe, że to właśnie zrobię na strefie Ubisoftu, tak żebyśmy się tam zebrali gdzieś w tej okolicy, bo dużo osób też o tym mówiło, że chciałoby się spotkać na WGW, więc to wszystko będziemy dogadywać na bieżąco. To poszło znacznie lepiej niż twórcy zakładali. Wystarczyły 3 tury, żebyśmy pokonali tych przeciwników. Generalnie akurat byli łatwi, więc... Oh boy. No dobrze, mamy czerwoną platformę, czy damy radę? Nie, czerwona musi zostać na swoim miejscu. Niebieską trzeba przesunąć. Najpierw tutaj. Okej. Jeszcze raz niebieska. Niestety grzybki nie zwracają zbyt dużo zdrowia, ale powinno wystarczyć na kolejny pojedynek. No dobrze, to teraz czerwoną obracamy. I znowu niebieską. Pięknie. I już zaraz będzie tam. No właśnie. Ale z drugiej strony, spójrzcie, tam jest druga rura. Spróbujemy tak teraz połączyć. Czyżby? Może złą po prostu? No właśnie. Voilà. Tylko, aha, okej, okay, gra się zapisała, więc jest to jasny znak, tak jak zazwyczaj widzimy pokoje wypełnione amunicją, zdrowiem i tak dalej. To jest właśnie przesłanka o tym, że czeka na nas boss. Więc tutaj, skoro gra się zapisała, to znaczy, że ta druga rura, właśnie ta, którą będziemy mijać, prowadzi nas do dalszej części fabuły. Voilà. 5 orbów. No tak, ustaliliśmy już, że nie będziemy mówić 5 kul zdolności, czy... No, nieważne. Mam 5 punktów do wykorzystania, co generalnie... Nic z tym nie zrobię. Więc zostawiamy, niech czekają na lepsze czasy, kiedy będziemy mieli ich więcej. I wtedy po prostu ulepszymy sobie coś ważniejszego. No dobra, to teraz zmieniamy. To musi być nie ta rura, to musi być ta rura. Tutaj dwa razy też trzeba obkręcić. Tu chyba wystarczy raz, no właśnie. No i lecimy. O, no, zacząłem mówić, że będą gry na stoisku Ubisoftu, te, które mogliście zobaczyć na E3. No ale to będzie m.in. Just Dance, który na pewno doskonale pamiętacie z E3, ja pamiętam. Cały czas słyszę tylko groźby, że też będę musiał tańczyć, ale ja się twardo bronię. Będzie Assassin's Creed Origins, będzie South Park, który już zaraz wychodzi. Strasznie się tym jaram. I będzie The Crew 2. Także te wszystkie świeżynki, które mogliście... To jest właśnie fajne, że mamy w Polsce już coś takiego, co umożliwi nam zapoznanie się z tymi tytułami, które są pokazywane na targach zagranicznych. I nie musimy jechać do Kolonii, do Stanów, żeby to wszystko zobaczyć i dotknąć. Tylko będzie to na miejscu. I o ile dobrze pamiętam, będzie też Transference. Tylko to jest VR-owy tytuł, więc zakładam, że mogą być niezłe kolejki, także warto się spieszyć, warto się spieszyć. Dobra, słuchajcie, lecimy z ogniem. Serio? O!
Dobrze, robimy, nie zrobimy ślizgu. To jest fatalne, fatalne miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, bo tu nie ma gdzie się schować. Z drugiej strony mamy takiego wroga, że nie musimy się chować i trzymam mocno kciuki, że 30% szansy na ten miód wystarczy. Wystarczył. I jeszcze jest wampir. To jest mój ukochany efekt w tej grze. Bo wystarczy raz zaatakować przeciwnika wampirem, a już będziemy wysysać z niego życie do samego końca, więc 30% szansy, okej. No, widzicie jak pięknie mu życie schodzi? Nie ma sensu, są za daleko, nic nie zrobią. O, pięknie, no właśnie za to kocham Chain Chompa. No, gorzej jak mnie atakuje, to wtedy go nie kocham, ale... Oho. Sprowadził na siebie gniew Smashera. Oh, no dobrze, no to robimy teraz mały sprincik. Tu raczej nie będzie bezpiecznie, jeszcze muszę to przemyśleć. Zrobimy tak, żeby nie zmarnować strzału. Ten przeciwnik, czy Chain Chomp, do niego dojdzie. On będzie miał pierwszeństwo. Ale nie mogę sprawdzić jego ruchu. Wydaje mi się, że on go sięgnie. Wydaje mi się, że on go sięgnie, więc zaryzykuję. Zagram trochę wabank. I zrobimy teraz tak. Ty, maluchu, wjeżdżasz i wracasz na z góry ustaloną pozycję. Okej, i on generalnie już jest nasz. Zrobimy teraz coś takiego. I mam ich rozstawionych tak, że w zasadzie... No, nie ma szans. Generalnie zrobię z nim co chcę. Cześć, Letroxowy. Witam cię na streamie. Dojdzie? Doszedł, cholera. No, nie poszło to tak jak chciałem, ale i tak nie jest źle. O, fantastycznie. Stój tam. Stój, zatrzymaj się. I już się wystawił. Albo i się nie wystawił. Okej, no to któregoś musimy skasować. Ten ma 2 punkty życia. Jak leci? Bardzo w porządeczku. Lecę z Mario o kurliki. I tak sobie gadam, opowiadam o tym, co czeka nas wszystkich na Watch Dogs Games Week, na stanowisko Ubisoftu. I myślę teraz, którego zabić. Więc pytanie, jak leci, jest bardzo zasadne, bo w zasadzie nie wiem, którego zastrzelić. Bo w zasadzie w tym momencie nie ma znaczenia, który ma więcej, który ma mniej życia. Jeden i drugi jest w stanie zadać obrażenia. Okej, dobra. Uratuję Mario. I on się skupił na niej, więc damy jej tarczę, która zredukuje obrażenia. A możemy jeszcze zmniejszyć zadawane obrażenia przez przeciwnika. To trochę pomoże. No Chain Chomp teraz nie ma co robić. On się na szczęście nie będzie ruszał jeszcze. To powinny być jakieś mikroskopijne w ogóle. No, 29 punktów to jest nic. Przy tym, jak on potrafi zadać 3 razy więcej, to jest naprawdę spoko. I teraz w pierwszej kolejności będzie atakował Mario. Będzie atakował Mario. Ale to zrobimy najpierw wampira. Wrócisz tutaj. Jak giera? No, mega. Ja już skończyłem, więc tutaj tak naprawdę, wiesz, trudno mi jest o niej inaczej mówić, bo no, podobała mi się, strasznie mi się podobała. To jest jedna z moich ulubionych gier w tym roku. Zresztą, no, nie tylko mi się podobała, bo jest najlepiej sprzedającym się tytułem, który nie jest od Nintendo, na Switchu. Więc coś za tym stoi. Dobrze, teraz ty zrobisz wjazd. I tu cię postawię. Z
120, jest 30% szansy na uziemienie. Najgorsze jest to, że zaraz mi wyjdzie wróg, ale okej, dobra, to jest szansa. To będzie skasowany już kolejny przeciwnik, zostanie tylko jeden do zabicia. Zrobimy inaczej. Tak czułem, że ten miód nie zadziała. Dobrze, że jest wampir. Nie. Błagam, niech zadziała miód. Uziem go. Nie poszło. I oberwie jeszcze. Najgorsze, że ona chyba też. No właśnie. Ale to powinno skończyć? Czy to skończy? Jest ogień. Dobrze. Jest critical. A co według mnie będzie najfajniejszą grą do testowania Ubisoft na WGW? To zależy, czego oczekujesz tak naprawdę. Jeśli oczekujesz gry na VR, to myślę, że powinieneś ustawić się w kolejce do Transference. Jeśli szukasz gry, która śmieje się ze wszystkiego i łamie wszystkie zasady, South Park. A jeśli chcesz dobrego Assassina, wiem, bo już grałem, no to Assassin's Creed Origins. Więc jest w co zagrać. Jest naprawdę mnogość tych tytułów i zaraz oberwę znowu. I będą też wyścigi w formie The Crew 2. Także jest do wyboru do koloru. Aj! No mówiłem, 60 punktów potrafi zadać jednocześnie. I znowu się o tym boleśnie przekonamy. No właśnie o tej grze niewiele powiedziano, niewiele pokazano. Pokazali jeden trailer na E3. Tam bodajże był w nim Elijah Wood, znany jako Frodo Baggins bardziej. Ale klimat jest taki mocno psychodeliczny. Wyglądało na coś trochę, no cyberpunkowego to raczej nie, ale to miałem skojarzenia trochę z Blade Runnerem. Także myślę, że tym bardziej warto się ustawić w kolejce do sprawdzenia tego tytułu. Bo jest on dalej owiany taką... nie chciałem powiedzieć, że nutką tajemniczości, ale taką mgłą, jak w grach, gdzie nie widać terenu. No dobra, to nam się udało. Kolejny region skończyliśmy, bo nasze postacie zostały całkowicie uleczone. No ale masz do sprawdzenia The Crew, w którym będziesz mógł w każdej chwili zmienić pojazd, z którym się poruszasz. Będziesz chciał się poruszać motorówką, nie ma problemu. Będziesz chciał wylecieć z tej wody, zamieniając się w samolot? Pewnie, czemu nie? A teraz idziemy na bossa. To jest jeden z moich ulubionych bossów w tej grze. Ale wracając do WGW, no to będzie Assassin w Egipcie. Będzie Just Dance. Tak, będzie Just Dance i Kamil teraz pewnie się śmieje i sobie mówi, że ho, 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 a będziesz tańczył, Kuba. Tak, The Crew jest warte sprawdzenia, bo to jest ciekawy pomysł, ciekawe rozwinięcie idei z tej pierwszej części, gdzie no, twórcy chcą nam dać jak największą swobodę, jak to jest możliwe, żebyśmy właśnie poruszali się wszędzie, jak tylko chcemy. Jak byłem na Gamescomie, miałem okazję zagrać właśnie w betę The Crew 2. I jest to imponujące, że ktoś zrobił coś takiego, gdzie mamy taką swobodę przemieszczania się po tym otwartym świecie. Ale jestem ciekaw, jak to się sprawdzi na sam koniec. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko zostanie połączone, jak będzie działał ten ekosystem w multiplayerze. No, czekamy, czekamy. Assassin to taka bardziej pewna marka, nie marka, tylko pewny strzał, no bo to jest gra, która wychodziła już x lat, już x części. Także tutaj ta zmiana w Assassinie też wyjdzie na dobre. Ale The Crew to dopiero druga odsłona i o to mi głównie chodzi, że jestem ciekawy, jak w ogólnym rozrachunku zostanie to rozwinięte, bo póki co zapowiada się naprawdę pysznie. Zwróćcie uwagę, jak się cieszy Rabbit Peach. Ja bardzo lubię tego bossa, tylko że potrafił być dosyć problematyczny, zwłaszcza na początku. Mam nadzieję, że teraz mi pójdzie dobrze za pierwszym razem. No jest ślicznie zrobiony. Jest dokładnie taki, jakiego bym sobie wyobrażał, jakby Donkey Kong zamienił się w głupiego kurlika. A muszę zmienić team.
Muszę koniecznie zmienić team, bo tutaj się sprawdza. Cholera, nie zmienię teamu. Chyba, że... Nie wiem, czy to da mi możliwość zmiany postaci, bo tutaj konieczne. Dobrze jest... Aha, nie da mi to zmiany postaci, nie chcę easy mode. Dobrze jest mieć Luigi'ego, zwykłego Luigi'ego, bo on ma ten samochodzik, który jest zdalnie sterowany i wybucha. Bo on wjeżdża na platformę i wtedy te banany spadają, więc to dużo ułatwia. No ale no nic, spróbujemy bez tego. Zobaczymy, jak wtedy pójdzie. O. No oczywiście standardowo zaczynamy od ślizgu. Do zobaczenia, Adek. Na pewno się spotkamy. Dzięki, że wpadłeś. No i do zobaczenia za tydzień na streamie. Nie no, myślę, że spróbujemy skasować od razu. Poszło. Pięknie. Ale przy 60 punktach obrażeń krytycznych to mogłem każdego skasować. A kolejny ślizg, standardowo, klasycznie, pięknie. I tutaj. I myślę, że zrobimy to samo. Zaryzykujemy znowu skasowanie przeciwnika. Nie poszło. Nie poszło tym razem. Następnym razem się uda. O, i fantastycznie. Myślę, gdzie się udać w następnym kroku. Ale zrobimy o tak. Ciekawe, czy się uda. Dobra, spróbujemy. No, nie udało się. Czy mamy coś? Nie, nie mamy nic do wykorzystania. Będzie fala? Och, pięknie, uziemiony. No dobra, to już nie było tak piękne. To ciekawe. Myślałem, że będę w stanie się przesunąć tutaj. Okej, no dobra, ustawię się tutaj na razie. O ile dobrze pamiętam, te obrażenia nic mu nie zrobią. A nie. Zrobią, ale zażre to bananem. Więc trzeba ustawić naszych bohaterów tak, żeby nawet jeśli puści falę uderzeniową, to żeby nic nie zrobiło. A... Ale trzeba się też szykować na to, że... Oj, tam nie. Trzeba się szykować na to, że on się zaraz przesunie na kolejną pozycję. Z góry ustalony. A, no dobra, czekamy. O tym mówiłem. No i dobra. I w tym momencie... Nie wiem, dlaczego nie mogę wejść na tę... platformę. Okej. No, kolejki, no tak, kolejki, ale to wiesz, to jest domena Warsaw Games Week i każdych takich dużych imprez, że te kolejki są wszędzie. Tego się nie da uniknąć. No jak się chce wpuścić tyle osób, tyle ludzi, no to... No nie ma cudów. Dobra, spróbujemy, to raczej się źle skończy, ale... Ale może niekoniecznie. Pyk. No i dobra. Mamy go otwartego na ostrzał. Ale mam nadzieję, że właśnie takie imprezy jak Warsaw Games Week, PGA, to wszystko, co się odbywa u nas w kraju, to idzie w świetną stronę. I mam nadzieję, że w końcu będzie to... W końcu. Że będzie to na takim poziomie, jak jest to organizowane... Kolonii. Dlatego dobrze jest tutaj mieć tego zwykłego Luigi'ego, bo jak jest podstawiony ten jego samochodzik tam w miejscu na platformie, to Donkey Kong, to znaczy Rabbit Kong, nie jest w stanie nic mu zrobić.
I można, trzy postacie mogą wtedy śmiało prowadzić ostrzał. A coś czuję, że może pójść naprawdę źle walka z tym bossem. No i tak, no póki co to jest trochę walka z wiatrakami, bo... O, ale tych nie ruszyło. Bo on się będzie non-stop leczył. A ile dobrze pamiętam, chyba zaraz zacznie przywoływać też sojuszników. Bo to by było zbyt proste, jakby tego nie robił. Zgarniemy sobie monetki. O, tutaj. Generalnie już się muszę kierować w stronę tej platformy. Jeszcze nie mam odblokowanego double jumpa, no niestety. Okej, ale przemieścimy go tutaj. Nie ma sensu strzelać, bo to tylko marnujemy turę. O, no mówiłem. To jest też to, o czym wspominałem. A jakieś cosplaye ze strony Ubi. Wiesz co, wydaje mi się, że co roku są te cosplaye. Co roku widzimy ludzi przebranych za asasynów. A w zeszłym roku bodajże były dziewczyny z... chyba z Rainbow Six, to nie, ale z czegoś było. Kurczę, teraz nie pamiętam, ale jestem przekonany, że coś było. Także tak, myślę, że to o to możemy być spokojni, jak co roku to jest i myślę, że w tym roku nie będzie inaczej. No dobra, pogonimy ich trochę ogniem. O, jakby stanął na platformie, to by było tak dobrze, ale no... Tak dobrze to nie ma. I młoteckiem. No i pięknie. A ustawimy sobie tryb warty, bo myślę, że nasz kochany skaczący kurlik na pewno się gdzieś ruszy. A na razie ciebie, słodziutka, ustawimy tutaj. Okej. Nie ma dramatu z tym życiem. Myślałem, że bardziej oberwali... O, pięknie. O to chodziło. Nie do końca o to, bo myślałem, że zabiję go tym jednym strzałem. Tak, WGW połączyło się z LiveTube'em i dlatego będzie to impreza łączona. I do końca nie wiem, nie wyobrażam sobie tego jeszcze. Zobaczymy to już w piątek, sobotę i w niedzielę. Jestem bardzo ciekawy, jaki oni mają pomysł na to. Jak to organizacyjnie zrobić. Bo teraz nie będą przychodzili ludzie tylko po gierki, ale będą przychodzili też po to, żeby spotkać swoich youtuberów ulubionych. No nie, i znowu mi ją cofnie. To jeszcze wypadła poza obszar, więc 30 punktów dodatkowo. Ja i tak idę dla gier. Ja tak samo. Okej, nie, teraz zrobimy tak, że wystawimy ciebie jako Hasiu. O, i ciebie tutaj. To jest drugi z trzech etapów, kiedy zrzucamy mu te banany. Teraz znowu będziemy zadawać obrażenia. Trzeba jak najwięcej, jak najszybciej zaatakować, żeby przypadkiem nie uszkodził mi tego Mariana. No ale tak jak mówię, jakbym miał Luigiego zwykłego ze sobą, to mógłbym na zupełnym luzie podstawić po prostu ten samochodzik. No tak, tu już nic nie zrobię. Turniej Rainbow Six. W zeszłym roku też wydaje mi się, że był i to chyba też jest taka rzecz, która jest... No zresztą Rainbow Six weszło do e-sportu, już są turnieje organizowane normalnie. Zresztą, jak było widać na początku tego streamu, organizowany był też ostatnio. Więc spoko. Bardzo fajnie, że ta scena Rainbow Sixa jest cały czas tak aktywna i tyle się dzieje na niej. Był, bo musiałem zmieniać przecież nazwę streamu. O, pięknie weszło. Musiałem zmieniać nazwę streamu i grę jaka była. No ale tak jak mówię, to dobrze. Ja zresztą cieszę się, jak w większości gier się powodzi. Chyba, że gra jest wyjątkowo słaba. O, to było całkiem niezłe przerzucenie tak naprawdę, bo odbiło nas. I teraz jesteśmy znowu bliżej niego. Tylko teraz Mariana trzeba przesunąć. A wydaje mi się... O. Wydaje mi się, że teraz smashery będą wychodzić z ziemi.
Okej, okay. Och, jak wspaniale, mogę go tutaj. No już, już niewiele ponad tydzień. Ja się bardzo cieszę. To jest coroczne święto graczy, już się wpisało w mój kalendarz. Żałuję, że na PGA nie jadę, to już mówiłem. Ha! To go obroniło. Ale myślę, że za rok się uda. I na WGW, i na PGA. Taki mam plan. Okej, okay, generalnie jest słabo. Tak jak mówiłem, mamy jednak Smashera. Zrobimy od razu wartę. Tam WGW lepsze. No właśnie, nigdy nie byłem na PGA, więc nie mam porównania. Aczkolwiek słyszałem same dobre rzeczy o tej imprezie. No ale na WGW znacznie więcej znajomych spotykam. Weszło bez miodu, okej. Okay. To jeszcze raz oberwie. Ale mam nadzieję, że nie doleci do mnie. Nie doleci, okej. Okay. No to teraz trzeba przesunąć tylko naszego Luigiego, tak zwanego zielonego Mario. O, świetnie, wampir. Będę tego żałował, bo zaraz oberwę przez falę, ale może nie aż tak bardzo. Okej, okay. Błagam, traf. Liczyłem trochę na ten efekt miodu, no ale nie można mieć wszystkiego. Wystarczy, że jest skasowany. To nic nie zrobi, więc tak naprawdę oddajemy turę przeciwnikowi. Tak jak mówiłem, będę tego żałował i już tego żałuję. No dobra, teraz trzeba jak najszybciej rozmieścić ich tak, żeby nie obrywali już od tej fali. Nie ma sensu strzelać, tak jak mówiłem. Ustawiamy tutaj. Może ciebie się da przesunąć. No, tutaj też oberwie, więc marna zmiana, no. Ale z drugiej strony, to wszystko, co możemy zrobić, to wszystko, co możemy zrobić. A z drugiej strony to jest ostatnia tura. Po niej nie ma już nic. Nie no, chyba zaraz zrobię tak, że po prostu Mariana wyślę naprzód, a ją zostawię z tyłu. Bo to nie ma szans. Albo inaczej. 70 punktów. No to i tak jest mała szansa, że przeżyję. I robimy tak. No i dobra, mam dwóch z przodu. Nie ma sensu strzelać. Na razie poczekam. W następnej rundzie ustawię któregoś z nich na środku. No tak jak mówiłem, ona trafi teraz na sam koniec. Będzie z końca. Ale czy da się rozbić samolotem? Wiesz co, nie udało mi się. Nie pamiętam, żeby się dało. Nie, wydaje mi się, że ekran się robi czarny po prostu wtedy, ale może po prostu słabo pamiętam. Okej, okay. Czyli Mario znowu idzie na platformę, bo ma więcej życia. Nie ma znaczenia, gdzie go ustawię. I tak będzie obrywał od Rabbit Konga tak samo. I muszę przyznać, że te bronie, które dostałem w ramach właśnie zamówienia wcześniej tej gry, kupienia Season Passa, naprawdę mega podobają, pomagają na starcie. A 40-39 punktów zostało. To nic nie zrobi. Okej, okay, no w zasadzie już walka wygrana. Teraz Mario oczywiście zostanie papierem toaletowym dla Rabbit Konga. O, nawet nie. Po prostu się wkurzył. Przeurocze. Okej. Okay. Poszło bardzo dobrze. To kwestia już obycia chyba po prostu z tym przeciwnikiem konkretnym. Kascenki są fantastyczne. Wait.
A The Crew 2 podoba mi się to przełączanie między samolotem, autem, etc. No jest super zrobione. To jest naprawdę bardzo płynne. Bardzo płynne i się sprawdza. Więc to jest to taki właśnie selling point tej gry, że jest to możliwe i nie ma tego w żadnej innej grze tak naprawdę. Okej, okay, mamy pierwszego bossa za sobą, więc skończyliśmy tym samym pierwszy świat w grze. Teraz wrócimy do zamku księżniczki Peach. O, i Luigi jak się tam wyłania. Jedna ta runda za dużo i byłoby perfekt. No ale akurat tak wyszło. No. Nie zawsze można mieć perfect score. Zresztą można go później poprawić, więc to jest dobre. 15 punktów zdolności, 500 złotych monet. O, no i to jest to, o czym mówiłem, czyli że będzie można wrócić do tych misji poprzednich, poprawić swój wynik. No i dużo, dużo się odblokowuje właśnie po przejściu całego regionu. Możemy wrócić, pozwiedzać go. Dostajemy za każdy przejść taki ukończony region zdolność, która pozwala nam wrócić i odkrywać nowe miejsca, nowe przedmioty. Więc jest tego naprawdę sporo, jeśli chcemy to wszystko zobaczyć, zebrać, to musimy przejść całość i potem po kolei szukać tych przedmiotów, szukać tych skrzynek, szukać tego wszystkiego, pokonywać przeciwników. No tak jak mówię, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. No właśnie mówi nam, że jest w stanie teraz przesuwać konkretne bloki, no właśnie takie. Beepo. Tylko, że to już druga strefa, do której właśnie będziemy zmierzać. Czy rabity są już do kupienia? No panie kolego, już są od dawna do kupienia i w ogóle powinienem się obrazić za to pytanie. No ja już tę grę mam skończoną prawie na 100%. Zresztą możemy pokazać jeszcze na sam koniec, nie będziemy przechodzić do drugiego świata, tylko pokażę właśnie swojego save'a, tego mojego głównego, na którym mam znacznie więcej. Mam trzeci świat, który jest fenomenalny. Pokazałbym walkę z ostatnim bossem z trzeciego świata, ale szkoda mi spsuć, spoilować. O, to 95% fabuły. Nie wiem czemu, bo przeszedłem wszystko. I może coś się odblokowuje po prostu na którymś etapie? No nie wiem, nie wiem. Jak ja, że nie mam Nintendo. Ach, okej, okay, no to zmienia postać rzeczy. No ta gra jest tylko na Nintendo Switch. No zresztą nie może się ukazać na nic innego, no bo Mario. Ale no. Teraz... Coś mi chyba nawaliło. Ale... Miałem pokazać. Pierwszy świat już widzieliśmy. Przejdziemy sobie do tej właśnie pralki i wybierzemy sobie coś stamtąd. Trzeci świat. Czy mam tutaj coś do poprawy? Najgorsze jest to, że ja już chyba wszystko poprawiłem. Ach, ja już rozumiem, dlaczego mam odblokowane 95% fabuły, bo są jeszcze tajne misje. To jest ostatnia... tak, o tutaj kiepsko mi poszło, to jest ostatni boss. No tutaj te pierwsze... Dobrze, spróbujemy może trzeci świat. Pokazałbym jak wygląda ten trzeci świat. Ale z drugiej strony to jest tak zrobione w tej grze, że właśnie albo wchodzimy do washing machine, żeby powtórzyć te pojedynki, które nam nie poszły, które chcemy poprawić, albo idziemy do tego świata i nie możemy się bić. Także jedno z dwojga. Dlatego pójdziemy, przejdziemy sobie przez ten świat. Może uda nam się znaleźć ten właśnie jeden. Czy będą pady? Na pewno będą pady. Zależy do jakich gier oczywiście, bo wiesz, nie każda gra będzie dostawała pada, aczkolwiek no większość tych tytułów będzie miała pady, to bez wątpienia. Ktoś tu chrapie? Aha, okej.
Sleepwalking, to jest... Jezu, nie pamiętam, jak to jest po polsku. O, no i proszę, tutaj na przykład w tym świecie nie odkryłem żadnego challenge'a, a znalazłem mało skrzynek, a nie znalazłem jednej ze skrzynki z bronią, więc przejdziemy sobie ten świat na szybko. Te nowe na Rainbow Six mi nie zależy tak. Ach, te nowe gry. No wydaje mi się, jestem prawie pewien, że South Park będzie na padzie do grania, no bo to na konsolach też będzie, oczywiście na PC-ta też. Assassin's Creed obowiązkowo na padzie. The Crew tak samo. Just Dance, no to no nie na padzie. Just Dance siłą swojego ciała. Tu, tak, możemy przejść. No właśnie. Lunatykowanie, dziękuję. Tam idziemy w stronę chyba ostatniego bossa. To znaczy i tak nie będziemy z nim walczyć, bo nie ma jak. Tutaj chyba nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc pójdziemy sobie tutaj i zobaczymy, czy znajdziemy jakieś skrzynie z bronią. No mam odblokowane już wszystkie zdolności. Więc jesteśmy w stanie na pewno zobaczyć kawałek więcej tego świata. No, trzeci akt jest moim ulubionym. A, tam na dole już byłem, to już widzę. Trzeci akt jest moim ulubionym ze względu na właśnie taki... No, Halloween to moje ulubione święto. Moja ulubiona okazja w roku. I tutaj ten świat jest właśnie taki halloweenowy. No, ostatni boss to jest perełka. To jest jeden z najlepszych bossów, z jakim się tłukłem. Od nie pamiętam kiedy. Od dawien, dawien, dawna. No, a tutaj nic nie zrobimy. Czy na górze coś jest? Mam wrażenie, że to wszystko już widziałem. To znaczy, no, bo tak było, widziałem to wszystko. Bardziej mi chodzi o fakt, że... jakbym był i szukał już tych znajdziek. O, jak pięknie. Dzisiaj w nocy zresztą mają być podobno jakieś straszne opady i wichury. Nie wiem, czy coś się uda tu znaleźć. No proszę, udało się challenge znaleźć. Hard, no na pewno. Party hard. Znaczy, dobrze, możemy podejść do niego, bo i tak nawet samo minięcie go nie zapisuje mi go jako challenge'u odnalezionego. Więc muszę spróbować chociaż w niego zagrać. Okej, okay, czyli to jest challenge, w którym trzeba mieć określone postacie w teamie. Chociaż przyznam się szczerze mówiąc, gdzie są te docelowe miejsca? Aha, jest limit 3 tur. No to najwyżej trochę przeciągniemy, to nie jest problem. Tak, no właśnie, Mario Rabbit jest dosyć potężną postacią. On ma zadaje obrażenia obszarowe nawet ślizgiem. O, kurde, tylko nie sięgnie do nikogo. Tylko tak, jeśli wysunę go tutaj, to nic nie zrobi. Dlatego spróbuję to zrobić o tak. To zupełnie bez pomysłu. Co zresztą widać. O, tak będzie idealnie. Mogę spróbować jeszcze o tak, żeby ściągnąć ich do siebie. I spróbuję wtedy sieknąć tym shotgunem jeszcze mocniej. No, aż takiej różnicy to nie zrobi, co prawda. Ale to powinno dać radę. Skubany zasłonił się! O, nasz maluszek. Skasuje dwóch wrogów. Właśnie patrzę. Zrobimy tak. I ślizgiem przesunę się tu. Muszę tak zrobić, żeby oberwać jak najmniej.
i spróbuję tutaj, chociaż wydaje mi się, że to i tak oberwę. To jest chyba... Och, wspaniale. Golden shot dwa razy. Jak mają zamrożone głowy, to nie są w stanie... O, on jest słodki. Nie są w stanie używać specjalnych zdolności. Co jest przydatne. To jest mega przydatne. To jest w tym szaleństwie pewna metoda. O, no to... Bardzo dobra decyzja. Brat robi bardzo dobrą decyzję. Podejmuje. No dobra, oby się udało. Ojej. Weszło i to jak gorący nóż w masło. Zostały dwie tury, żeby cokolwiek zrobić. No nie no. To też jest... O, skubany. Zapomniałem moją efekt wampira. Teraz powinienem się tak naprawdę skupić na tym, żeby się dostać jak najszybciej do tych punktów docelowych, bo obawiam się, że się nie wyrobię nawet. I nieważne, jakbym się starał. Okej, okay, rozstawimy wartę. I strzelimy. Powinienem go skasować w dwóch strzałach. No właśnie. Tu będzie sytuacja bardzo, bardzo prosta, bo już będę na miejscu i to chyba tutaj wystarczy. Nawet jeśli nie, to mam jeszcze dodatkową rundę, żeby się przesunąć. Wystarczyło. Czy tutaj jest ta strefa? Nie. O nie. O nie. O nie. No dobra. Okej, zrobimy ślizg. Jeden tylko ślizg jest możliwy. A, no trudno. Nie skasuję żadnego z nich, więc to trochę bez sensu strzelać, bo ściągnę na siebie. Ale z drugiej strony Mario ma ustawioną wartę. To była jednak dobra decyzja. Ustawimy sobie super efekt. I zaczynamy. To jest ostatni przeciwnik. Pięknie weszło. No i teraz tylko, żeby dotrzeć do tych punktów, co jest nierealne, więc... No tak, to jest trzecia runda z trzech. Było blisko, ale się nie udało. Bo za bardzo skupiłem się na przeciwnikach. Ale posiadanie tej najlepszej broni zdecydowanie znacznie ułatwia przechodzenie tych trudnych challenge'y. No i to tyle. No. Ale jak już znam ten challenge, wiem mniej więcej jak walczyć z wrogami, jak dotrzeć do tych miejsc, to będzie znacznie łatwiej. I z tą myślą zostawiam was, moi drodzy. Widzimy się za tydzień, tym razem właśnie w tej zapowiadanej siedzibie Ubisoftu, nad którą pracowaliśmy, żeby przedstawić wam nowe miejsce do streamowania. Nie mogę się doczekać, żeby je pokazać. Naprawdę, bo trochę czasu nam zajęło przygotowanie tego i ja jestem dumny z tego, jak to wygląda, więc za tydzień widzimy się już tam. Obserwujcie Facebooka, Instagrama i Twittera Ubisoft Polska, żeby być na bieżąco z informacjami nie tylko o grach, ale również i o tych streamach. Widzimy się już za tydzień. Godzinę podamy, to pewnie będzie 18, ale tak jak mówiłem, śledźcie social media. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani. Cześć!